jem słodyczy. Dbam o siebie. Po cholerę to tak liczyć, jak kamery są. Stawkę masz znaną, policzysz sobie klientów i masz. A robić jakąś korporacyjną papierologię. Na papierze jest wszystko jasne. No właśnie. Papier wszystko przyjmie. A tu o ludzi chodzi. Jakbyś był taki nieufny, popatrzyłbyś w telefon ćmy, tam masz kilkadziesiąt nieodebranych połączeń. Na pierwszy rzut oka obija się. A wcale nie. Ona właśnie dlatego nie odbiera, bo na okrągło pracuje. I zamiast ją rozliczać, to można byłoby tylko dla niej recepcję stworzyć. I to właśnie widać na papierze. Lokal ma niezłe przychody, a to głównie wyrabia jedna panna. Jak myślisz, dlaczego? Właściwie co to pogadać lubi. Przychodzą do niej takie neptki, jak na terapię. Czasami to nawet po 2-3 godziny potrafią siedzieć. No ale płacą jak za jedną. Po co tyle gratów? Czy tutaj mieszkają? Mogą, tu mieszkają. Świeca czasem obiad zrobi, albo coś takiego. No wiesz, tak żeby było przyjemnie. Inne lokale tak nie wyglądają. Kita wie o tym? Chyba wie. Jak chcesz, to go sam zapytaj. To która to się tak urządziła? Telefon. Zastrzeżonych nie odbierasz? Nie. Czemu? Bo najczęściej to są buce? Na SMS-y też nie odpowiadasz. Dodajesz klientów do kontaktów? Tylko tych, których lubię. Nie jest ona wygadana. Nie jesteś? Co? No chyba cię pogięło. Koniec negocjacji. Kapsze! Mówiłam ci, że ten jest pierdolnięty. No i dobrze. Przynajmniej zapłacił. Nie kapsa? Jak tak dalej pójdzie, będę musiał dwa na zmianę ładować. A to o co chodzi? Szef kazał mieszkania podliczać. Ej kurwa, my kiedyś poznamy tego szefa? Właśnie. Nie ma takiej potrzeby. Masz wszystko, co ci trzeba? No, zajebiście jest. Nie kłócicie się o klientów? Nie chcecie pracować osobno? Ej, jak mi stąd świece zabierzecie, to ja też spierdalam. Możesz to przekazać szefowi. To do mnie. Tylko czemu tak wcześnie? Ty masz kogoś umówionego? Nie. To chodź, zobaczymy, co ty mam przekazać szefowi.
Niepotrzebnie cię samą do niej puściłem. Przecież chyba nie będziemy nikogo zabijać. A ten jubiler to będzie czekał z aktem notarialnym do podpisania, odda cały biznes i na koniec wjedzie na stół z meduzą i lornetą. Co to jest meduza i lorneta? Galaretka i typy dziesiątki. Teoretycznie to nie ma bólu, bo jeżeli Kita przejmie biznes, to nikt nie będzie nielojalny. Ty, jak myślisz, co jest w tej walizce? Chyba wolę nie wiedzieć. Skoro jest tak ważne dla Sowy, to całe to biżu w porównaniu musi być gówno warte. A czy to nie jest ten sam jubiler, którego mieliście obrabować z Kitą? Nie dam się wrobić tak samo jak Kita. Dlaczego jedziemy drugi raz na spaloną lokację? Kto to wymyślił? Ty? Nie! Dlaczego tam były psy? Dlaczego jego zgarnęli, a ciebie nie? Telefon mi zadzwonił. Kto dzwonił? Kto do ciebie dzwonił? Nie znasz jej! Kto? Ciebie. Kim jest ćma i co ci powiedziała? Ona nie ma z tym nic wspólnego. Była moją współlokatorką. Straciłyśmy kontakt i martwiłam się. I przez to, że się martwiłaś, Kita został sam. Ale ja nie wiedziałam, co ja mam robić. Nic mi nie mówił, niczego mnie nie nauczył. Jeździliśmy tylko w różne miejsca, on ogarniał swoje sprawy, ale nigdy mi niczego nie wytłumaczył. A co ty myślisz, że są studia na ten temat? Mnie też nikt tego nie nauczył. Dobra. Ale jak mam się przydać, to chyba będziesz musiał. Czego ty się chcesz uczyć? Strzelać. Strzelanie jest proste, każdy debil to potrafi. Zabijanie jest trudne. A do tego służy broń. Masz taką świadomość? Póki mogę się obronić, wszystko mi jedno. To może zostań policjantką. Będziesz mogła nas uczciwie wszystkich zakablować. Ale Kulski, ja już nigdy nie zawalę, nigdy nie zdradzę. To co teraz? Póki jeszcze nie masz aureoli nad głową. Wiem, gdzie to jest i mam wszystko, co jest potrzebne. Uważaj, to jest skóra! Sorry, nie wiedziałam. To jest Alfa Romeo 159, zaprojektowana przez najlepszego projektanta XXI wieku, Giorgetto Giugiaro. Mówi ci to coś? Zrobiłem mapę na 180 kucyków. Więc z szacunkiem, proszę. Dobrze. Mamy. Co to jest? Kamuflaż.